Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Mothers, ich fantastyczna pasta, Mac and Aluminium Polish. Co do pasty, zajebista, po prostu, naprawdę fenomenalna. Zapach niestety, no nie jest fantastyczny, jest chemiczny, ale w porównaniu do Metallica to jest w ogóle poezja. Konsystencja tej pasty jest obłędna, to jest masełko. Pracując nią, cały czas masz masełko. Masz wrażenie, że ta pasta się nie kończy tak naprawdę. Czy to maszynowo, czy ręcznie. Ręcznie nie ma problemu. Chcesz sobie odświeżyć chromik, wydech, bierzesz, zarzucasz pastę. Przepraszam. Poezja. Maszynowo też chciałem właśnie pokazać. Wypracowuje się idealnie. To jest niekończąca się historia tak naprawdę. Jak dorzucisz tej pasty, możesz jechać i jechać i jechać. Ona tak jakby się nie wypracowywała. Zebranie tej pasty to jest poezja w ogóle po maszynie. Zbierasz, zostawia piękny połysk, piękne wykończenie. Grubasów może nią nie zbierzesz, jakichś konkretnych, ale naprawdę fajnie odświeżysz. W porównaniu do Metallica od Carpro, której nie przepadam, za którą nie przepadam pastą do właśnie aluminium, wszelkiego rodzaju metali. Zdecydowanie wolę tę. Z tego co wyczytałem, to jest pierwszy poważny produkt, znaczy pierwszy produkt Mothersa, także tutaj tradycja, mam nadzieję, że zachowana. W latach 80. w 80. ją wypuścili, więc nie wiem jaka, czy w tej samej formie była. Pewnie coś zmienili po tylu latach, na pewno ją ulepszali. Zresztą nieważne, ważne, że teraz jest fantastyczna.
co tutaj więcej mówić? No, nie ma minusów tak chyba naprawdę. Cena 44 zł też nie jest jakaś za wysoka. Tak naprawdę jak nie robisz tego zarobkowo, to ta pasta starczy ci, można powiedzieć, dożywotnio. Naprawdę niewielka ilość tej pasty, tak jak widziałeś, i pracujesz bezustannie. Także to jest druga, jeżeli chodzi o jakość, cena, pasta do aluminium, która jest fantastyczna. Na taką moją wisienkę, można powiedzieć, która cena, jakość pojawi się niedługo, ta właśnie z marketu. Tutaj nie żałuję pod żadnym względem zakupu, nie te 44 zł i jakość pracy tym produktem, cena, jakość, rewelacja jak dla mnie. Także ja osobiście polecam tę pastę, nie wyobrażam sobie, żebym jej nie miał, naprawdę. Kupiłem tę Car Pro, ją należy, ja jej w ogóle nie używam, bo to jest tragedia. Tamta pasta jest tragiczna, śmierdzi, zostawia bałagan, przymglenie. Ta niestety też zostawia delikatne przymglenie, ale jest zdecydowanie lepsze wykończenie niż po Metalikat. Do kocha 8 trochę jeszcze brakuje, ale tak czy tak jest świetna. Dobra, powtarzam się, zaczynam kręcić, kombinować. Dzięki za obejrzenie, mam nadzieję, że film ci się podobał. Z mojej strony bomba produkt. Ja się z tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!